Teraz poproszę prezesa Sądu Naczelnego Kongresu Nowej Prawicy, pana Tomasza Skurę. Witam państwa. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za możliwość powiedzenia kilka słów. Aczkolwiek powiem od razu na początku, nie jestem wybitnym znawcą broni ani militariów. Natomiast przez chwilę myślałem, słuchając tutaj moich szanownych przedmówców, co jeszcze mógłbym dodać do tego pełnego spektrum przez godzinę wygłaszanych mądrych myśli. Pomyślałem sobie, że w tym temacie, który tutaj za moimi plecami jest wyświetlony, czyli o konsekwencjach wprowadzenia tej dyrektywy, spróbuję wyrazić własny pogląd. Mianowicie, zapewne wszyscy oczekujemy, że te konsekwencje będą takie, że będzie trudniej o organizację choćby takich imprez jak dzisiejsza, że będzie trudniej o dostęp do broni, do amunicji, że generalnie pójdzie, mówiąc obrazowo, w złą stronę. I z pewnością się tak stanie. Jest to konsekwencja taka wynikająca wprost. Ja natomiast chciałbym zaznaczyć i nawiązać do tego, co mówili przedmówcy również wcześniej. Mianowicie to, że oczywistą konsekwencją, która być powinna wprowadzenia tego typu rozwiązania i narzucania go wszystkim państwom będącymi uczestnikami tego tworu Unii, musi być i powinna zostać reakcja tych wszystkich środowisk, które tutaj dzisiaj są reprezentowane przez państwa, przez tych wszystkich strzelców, którzy mniej lub bardziej profesjonalnie, częściej lub rzadziej zajmują się strzelectwem, ale przede wszystkim wszystkich państwa, którzy tu są i reprezentują środowiska, które jako ostatnie w tym kraju, w naszej ojczyźnie, myślą w kategoriach wolności i suwerenności naszego państwa i wolności obywatelskiej, jakim jest prawo do obrony przed zagrożeniem, prawo do posiadania broni. Oczywistą konsekwencją musi być, szanowni koleżanki i koledzy, połączenie sił po to, żeby nie tylko wywierać nacisk na będących już w parlamencie posłów, nie tylko manifestować to własnymi grupami w ramach propagowania swoich programów, ale oczywistą konsekwencją, jedyną logiczną, wyznaczającą nam wszystkim drogę na przyszłość, musi być konsolidacja naszych wszystkich środowisk wokół tak wspólnych i fundamentalnych rzeczy, jak choćby prawo do broni. I tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, są tutaj liderzy naszych organizacji. Proszę i apeluję wszystkich, byśmy poświęcili więcej aktywności ku związaniu ze sobą przedsięwzięcia, które doprowadzić nas może do tego, aby nasze głosy brzmiały mocniej, bo brzmiały w parlamencie. I nie jako nacisk, efekt nacisku na posłów partii takich jak obecnie rządząca, które oczywiście będą udawać, że idą w tą stronę. To jest to, o czym pan Krzysztof mówił. To jest łżeprawica. Natomiast tutaj siedzą wszyscy ci, którzy naprawdę wierzą w to, że zarówno prawo do posiadania broni, jak i prawo do ochrony życia, jak i prawo do wolności, sumienia i wszystkie wolności, które każdy z nas szanuje, wszyscy ci ludzie, którzy tutaj siedzą, muszą w końcu stanowić jedną reprezentację, która będzie miała na tyle siły, żeby mocniej niż dotychczas i skuteczniej pojawił się w polskim parlamencie ten pogląd, który tak naprawdę wyrasta z naszego rozumienia wolności i który, szanowni koledzy, szanowne koleżanki, naprawdę nasze środowiska reprezentują i dopiero wspólnie będziemy mogli tą siłę w sobie znaleźć.
zatomizowani tak jak dotychczas, będziemy mogli najwyżej wywierać nacisk. Ale ten nacisk będzie przez rządzących, tych, którzy mają większość w parlamencie, będzie manipulowany i wykorzystywany dla siebie. Będziemy nieomal stanowić wiatr ich w żagle, tak jak to niejednokrotnie w tej chwili dzieje się z ruchem Kukiz. Dlatego moje wołanie tutaj dzisiaj z tej sceny jest jedno. O połączenie sił. Połączenie sił w tym jednym, jedynym celu. Żebyśmy byli słyszalni i żebyśmy mieli wpływ. Bo mamy naprawdę wiele, wiele wspólnego. I życzę tego Państwu wszystkim, żeby udało się nam, naszym liderom, dogadać, po prostu po ludzku dogadać. Bo to jest jedyna szansa dla Polski, że wolność nie zostanie stłamszona w niej na zawsze. Dziękuję.